Siemanko, witajcie w kolejnym odcinku Szybkich Recenzji. Na pewno widzieliście już najnowszy film prezentujący produkt, nowy produkt marki Portman Lights, ale na pewno nie mieliście okazji zobaczyć go jeszcze na żywo w warunkach magazynowych przy pełnym świetle. I właśnie tak dzisiaj chciałbym Wam zaprezentować premierowo Portman Lights Evo Element. Zapraszam! Kiedy dostałem zaproszenie na plan zdjęciowy wspomnianego filmu promocyjnego Elementa, nie ukrywam, że jak jechałem na miejsce, to myślałem, że zobaczę coś kompletnie nowego i świeżego w wykonaniu marki Portman. Jednak wchodząc tam na miejsce, jak widzicie, tak się nie stało. Co zobaczyłem? Zobaczyłem Elementa, który nie zrobił na mnie zbyt dużego wrażenia. Ale z każdą kolejną minutą, gdy widziałem, jakie możliwości to urządzenie daje, no zaczęła mi się ta głowa troszeczkę otwierać. I tu powiem na wstępie, że to urządzenie wraz z akcesorium, o którym opowiem później, to jest urządzenie, które najpierw musimy poznać, najpierw musimy zobaczyć, jakie nam daje możliwości, a dopiero później je oceniać. Przechodząc tu płynnie do tego, co widzimy, tak jak mówiłem, to pierwsze wrażenie. No co widzimy? No widzimy P2 Evo Hexaline przekrojonego na pół w przenośni i dosłownie. W przenośni, no to wiadomo, no nikt tego nie przekroił, a dosłownie dlatego, ponieważ kiedy złożymy dwa elementy ze sobą, jeden na drugi, korzystając z możliwości trzpienia, na którym się całe urządzenie trzyma, to dostajemy P2 Evo Hexaline w pełnej okazałości. Dokładnie tak samo wyglądające z tymi samymi tutaj odstępami. Teraz czas na krótką autopromocję. Prawie wszystkie nasze filmy są finansowane z naszych własnych kieszeni. Dlatego jeżeli podobają Ci się nasze materiały, to nie zapomnij zostawić subskrypcji, dać lajka, wcisnąć magiczny dzwoneczek czy zaangażować się do dyskusji. Jest to duża forma wsparcia. Ponadto wszystkie informacje techniczne a propos urządzenia, których nie udało się zmieścić w tym materiale ze względu na jego długość, znajdziesz zawsze na portalu stageupdate.pl. A teraz wracamy do materiału. Sam element został wyposażony w 3 piksele, gdzie każdy z tych pikseli posiada oczywiście portmanowe tutaj źródło światła LED 60-watowe imitujące światło żarowe oraz dodatkowo posiadamy sekcję RGBW, która jest skierowana na odbłyśnik, dając ten taki efekt halo. Jeśli chodzi o sam ten LED żarowy, no to miałem to urządzenie 2 tygodnie u siebie. Tutaj shifty się zgadzają, reaguje od wartości poprzecinkowej, jeśli chodzi o dimmer, więc nie zauważyłem żadnych problemów, a naprawdę dłuższy czas klikałem to urządzenie. Z tyłu urządzenia oczywiście mamy klasyczny już ten panel, który sterowania urządzeniem, który znamy z serii Evo. Został on wyposażony w zasilanie typu Power Control 1, mamy in, mamy out oraz mamy możliwość podłączenia sygnału DMX za pośrednictwem przewodów 5-pinowych, na co ja się naciąłem, wiadomo jak w Polsce jest. W środku w panelu oczywiście tutaj klasyczek zostały te śmieszkowe wiadomości pod tytułem You made it czy I lied you, no to jest fajne takie portmanowe. No i jest jedna charakterystyczna rzecz, która zwróciła moją uwagę, pewnie waszą też przed chwilą, no to nowe logo marki Portman. Fajnie, że nowe logo tutaj nawiązuje ikoną do pierwszego sukcesu sprzedażowego marki, czyli P1 Retro. Wygląda to od razu, widzisz to i wiesz co to jest. No miejmy nadzieję, że to jest taki znak, sygnał, że już niedługo możemy się spodziewać jakiejś, nie wiem, nowej, ekstrawaganckiej serii, która już nie będzie podobna do tego, co było, no ale to wiadomo, każdy robi jak uważa za słuszne. Jeśli chodzi o panel w środku i jego funkcje, no to nie będziemy tu szeroko omawiać. Wiadomo, że jak w każdym profesjonalnym urządzeniu oświetleniowym mamy możliwość sterowania manualnego, nadawania wartości czy wybierania trybów DMX, którymi dysponuje również Evo Element. I teraz na tym się skupię, ponieważ tu jest jedna fajna zachowana rzecz. Evo Element ma dokładnie ten sam DMX chart, jaki ma P3 Evo, czyli ta jedna taka, po prostu jeden piksel. Jest tu no zachowana analogia, tak? No w P3 Evo mamy tutaj 3 listki, czyli 3 sekcje żarowe oraz mamy 3 sekcje
RGBW, no tutaj mamy to samo, tylko że rozstrzelone po prostu w linii. Fajnie, że ten DMX chart jest identyczny, ponieważ biblioteki z P3 Evo po prostu pasują do tego, więc jeżeli nie będzie gdzieś tam dostępnych od razu do elementa, no to P3 Evo możemy śmiało brać i używać w tych urządzeniach. Jak dla mnie to, co czyni tę premierę wyjątkową, to no nie jest sam element, no bo tu fajnie, mamy nowe urządzenie podobne do poprzedniego, połówka, możemy złożyć sobie z tego Hexaline'a. Prawdziwym gościem honorowym tej premiery jest to akcesorium, które wyszło wraz z elementem. Jest to przejściówka, która umożliwia budowanie z nich kształtów. Przejściówka, która posiada 4 ramiona, z czego 2 stałe, a 2 są konfigurowalne w 3 pozycjach, w kątach tam 30 stopni, tak? 90 i minus 30. I ta przejściówka tak naprawdę daje nam tyle możliwości. Nie wiem, czy kojarzycie, są takie klocki dla dzieci, że są takie patyki i się wkłada tam właśnie na łącznikach, się buduje różne kształty i właśnie to daje nam element z tą przejściówką. Przejściówka jest w pełni kompatybilna i z elementem, i z Hexaline'em, także jeżeli będziecie rozszerzali sobie sety, nie martwcie się. Fajnie wykonana, solidna, nie odgina się. Widziałem też, jak chłopaki to montowali na miejscu, to wychodziło dosyć sprawnie i bardzo prosto. Jedyna rzecz, którą ja zauważyłem, no to tutaj przy tym kącie, jeżeli mamy go wklepanego na maksa, pociągniemy to na maksa, no to ten pin nam nie wchodzi, musimy troszeczkę tutaj tą końcówkę odgiąć i on dopiero nam będzie tutaj, o, no ale wszedł sam, tak, więc to kwestia jakichś tam milimetrów. Ja też dostałem to w wersji prototypowej, ponieważ ja ten sprzęt odebrałem ponad 2 tygodnie temu, więc wydaje mi się, że jeszcze tutaj parę rzeczy mogli poprawić. Z tego co wiem, jeszcze tutaj taka będzie fajna tasiemka, żeby tych pinów nie zgubić. Robiąc takie ogólne podsumowanie, samo urządzenie ze swoim akcesorium uważam, że daje dużo nowych możliwości względem urządzeń po prostu marki Portman, jeśli chodzi właśnie o elementa i Hexaline'a. Mamy w końcu możliwość prostego budowania kształtów, czy też matryc, co tam sobie wymarzycie, czy tam tuneli, no bo możemy je kierować do środka. Pomysłów myślę, że będzie bardzo dużo na wykorzystanie tego. To jest spoko. Ja osobiście spodziewałem się po premierze urządzenia marki Portman czegoś zupełnie nowego. Z drugiej strony, jak rozmawiałem z Dominikiem Zimakowskim, powiedział, że element razem z tym akcesorium to jest wynikowa feedbacku zbieranego przez tam rok, 2 lata od interesantów po prostu, także jest zapotrzebowanie na to i daje to dużo nowych możliwości. Tutaj nie możemy nic zarzucić. Jeśli chodzi o cenę, no to nie znam ceny, nie została mi podana dokładna cena tego produktu na chwilę obecną, jak to nagrywam. Wiem tyle ogólnikowo, że skoro to jest połowa Hexaline'a, no to dostałem informację, że on ma być sporo tańszy. To jest o tyle spoko, że jeżeli chcecie budować sobie set, no to tutaj macie tańsze urządzenie, od którego możecie wyjść i tak naprawdę powolutku sobie na przykład co 4 kupować i to nie będzie jakimś strasznym obciążeniem budżetowym. No i co? Myślę, że tu więcej nie ma co tutaj gadać na ten temat. Mam nadzieję, że materiał się podoba i do zobaczenia w następnych. Pozdro i siema. W sumie nigdy nie wiem, jak to kończyć. Whatever. Na razie!